E, witam, witam, kochani. E, mamy tutaj e, kolejną rasę, e, kolejna ciekawa rzecz. Jest to e, Zenon-Martyniuk. I e, kolejny paradoks. Ja Wam pokażę więcej takich paradoksów, gdzie kompletnie e, DNA tych osób jest adekwatne do tego, co robią. Tak, no, całkowicie coś niemożliwego. Tutaj zobaczcie, okrzyknięty mistrzem e, muzyki, a ma DNA. Myszy, czyli e, śpiewająca mysz, tak, facet z DNA myszy jest okrzyknięty głosem najlepszym w Polsce, tam, wirtuozem muzyki, to jest, mówię, no to jest ko kolejny taki śmieszek, oni, oni naprawdę dobrze się wszyscy bawią e, i, i, i mają, e, zrywają, zrywają z tego boki wszyscy. E, także tak to wygląda. No, ludzie z DNA myszy m, nie nadają się tak do śpiewania czy do takich. No wiadomo, tam e, pamiętacie tą bajkę z pszuka e, mai był taki e, Artur, czy jak tam się nazywał ten w okularach, taki tak. E, no i on tam się wymądrzał, że tam wszystko umie, wszystko potrafi. No taka jest domena myszy, tak, że e, często się chwalą, tak Duż, dużo gadają. A, a mało robią. Chociaż e, jeśli chodzi o budowlankę, to spotkałem e, pracowite osoby, tylko, no mówię, tylko e, gadki mają niesamowite, nie? No właśnie, to jest, to jest właśnie taka domena e, domena tej rasy, tak? Dużo gadać, e, bardzo ładnie to wszystko opisywać. E, ale co możemy powiedzieć, tak? Są pracowici na pewno, tak? Skrobacze zbierają e, zbierają pieniądze, tak? Tacy są E, tak można powiedzieć poukładani e, bardzo dużo dużo robią tego, tak jakiś tam rzeczą też dużo koncertuje, też znam osoby e, które mają po dwie prace, czy tam trzy nawet, tak, i mają takie m, DNA, e, nie na darmo się mówi o kimś, e, szara myszka tak, no właśnie, że tak niepozorni są, tak, niepozorni z wyglądu mogą być, tak niczym się nie e, oznaczają szczególnym, no to, to mówię to taki trochę humorystyczna rzecz. Yy, najsławniejsza śpiewająca mysz w Polsce. <gry> Także kochani, zapraszam na kanał Mocny Egregor. E, tam więcej takich rzeczy się dowiecie. I e, zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTubie. Trzymajcie się.